Ej ty, zatrzymaj się! Geralt z Rivii, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod Wyzimą. Urocza wieś, gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, byłoby o jednego więcej. Lena, ona przeżyła, dzięki twojemu eliksirowi. To miłe, że nilfgaardzki żołnierz tak się przejmuje losem prostej nordlinki, ale i trochę zaskakujące. Tej nocy, kiedy zaatakował ją Gryf, szła na spotkanie ze mną w lesie pod garnizonem. Proszę, miłość ponad podziałami. Nie do końca. Jej rodzice powiedzieli, że jeśli zobaczą ją z Nilfgaardczykiem, ogolą jej głowę, utną język i wygonią z domu. Słuchaj. Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Ostrzegałem to, Mire. Wiedźmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej. Nie wiem, czy ci dziękować, czy przekląć za to, że nie dałeś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem. Bravo! Szukam mojego syna. Przybyłam tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trolla poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Dlaczego nagle postanowiłaś szukać swojego syna? Pisał do mnie listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie, co tydzień, dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Co mówią jego towarzysze broni? Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład powiedział, że Hrodbert, to znaczy mój syn, poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazairska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Hrodberta. Albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej nilfgaardzkiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy Nilfgaardczyk? Jego ojciec pochodził z Magdurga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi, a syn odziedziczył po nim duch. Mogę na ciebie liczyć? Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. I pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrodberta. Rozejrzę się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, a nie spotkał nikogo z kompanii mojego syna. Zupełnie jakby nie istniała. Idź do kwatermistrza. Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. Ano, zobaczymy. Będzie tutaj o robotę, wiedźminie. Dość ty. Za czym wężysz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, żeście wiedźmi. Geralt z Rivii. A ja Tavar Egebrakt i jestem tu kwatermistrzem.
Wyglądacie na zmęczonych, kwatermistrzu. Długo już tu stacjonujecie? Za długo. Ale przyjdzie dzień, w którym proporzec cesarza załopoczy nad Nowigradem, a potem nad Tretogonem. I wrócimy do domu. Pewna kobieta szuka swojego syna. Wiedziałem, że jest tu warta. Ale nie miałem pojęcia, że wynajmie wiedźmina. Powiedzmy, że jestem wrażliwy na matczyne łzy. Wiesz, co by się stało, gdyby każda matka przyjechała na wojnę szukać swojego syna? Spotkałem tylko jedną i obiecała mi pomóc. Będę opowiadał jakiemuś Nordlingowi, co robią nasi żołnierze. A teraz skup się i opowiedz mi wszystko, co wiesz. Tak jest. Ten rudy szczeniak służył w jeździe na Zairskiej. Nie tak dawno razem z kilkoma innymi z kompanii postanowił zdezerterować. A ja kazałem ich gonić. Część złapali na Bagnar, niedaleko stąd. Inni uciekli. Co się stało z tymi, których złapaliście? Zostali powieszeni, zgodnie z prawem wojennym. Ale nie wiem, czy ten rudy był wśród nich. Po nilfgaardzkim oficerze spodziewałem się większej skrupulatności. Gdybym zameldował, że uciekli, musiałbym ich ścigać. A nie mam na to czasu ani środków. Dlatego napisałem w raporcie, że wszyscy nie żyją. I tak pewnie nie przetrwali długo na bagnach. Poszukam ich. Witajcie, kwatermistrzu. Cześć. Zna... Wy, wiedźmini... Kilka... Do... To nie jest... Rozumiem. Witajcie, kwatermistrzu. Cześć. Bywaj. Ja Archelzere, pan Bojic. Hej! Dezerterzy próbowali uciekać konno. Wygląda na to, że w tym miejscu zostali złapani. Uciekli na bagna. Uciekli na bagna. Uciekli na bagna. Uciekli na bagna. I co pasło? Uciekał, ale bagno go zatrzymało. Musiał być dobrym celem dla kusznika. Włosy czarne. To nie ten. Ślady psów. Zupełnie jakby ich ktoś tropił. Ślady psów. Zupełnie jakby ich ktoś tropił. To chyba on. Ale żeby wiedzieć na pewno, muszę mieć coś więcej. Ma list adresowany do matki. Nic więcej nie mogę dla niej zrobić.
Jedziemy! Coś w sprawie mojego syna? Tak. Chcę znać prawdę. Nawet gdyby miała być okrutna. Mój syn nie żyje, pani. Jak to się stało? Został schwytany i powieszony za dezercję. Łżesz! Znalazłem jego ciało i jeszcze kilku innych. Na drzewie wisiało obwieszczenie. Nie wierzę ci! Mój syn nie był tchórzem! Możesz wierzyć w co chcesz, pani. Znalazłem przy nim list do ciebie. Droga matko, może to już ostatni raz do ciebie piszę. W tych wszystkich listach pokłamywałem cię. Wybacz, nie jestem bohaterem. Zabijanie Nordlingów nie sprawia mi przyjemności. To miejsce jest koszmarem. Znosiłem to, ale już nie mogę. Nie tak dawno kazali nam mordować jeńców. Wiesz, co to znaczy ścinać niewinnych ludzi? Muszę stąd uciec. Zawsze pozostanie moim ukochanym dzieckiem. Oto twoja zapłata.